Zagraniczne media rozpisuje się o kontrowersjach polskich preselekcji i pojawia się nazwisko Agustina Eguroli. Mimo że krajowe preselekcje do Eurowizji odbyły się już kilka dni temu, to w mediach wciąż jest głośno o wygranej Blanki. Piosenkarka otrzymała największe liczby punktów od jurorów, ale widzowie woleliby, żeby to Jan reprezentował nasz kraj w Liverpoolu. Sporo wątpliwości budzi również zmiana regulaminu głosowania kilka dni przed preselekcjami, a także powiązania Blanki z jednym z jurorów. Tancerze Agustina Eguroli kilkukrotnie występowali z autorką solo na jednej scenie. Dość niepochlebnie o byłym koledze z jury wypowiedział się także Michał Pirunk. Tancerz zasugerował, że choreograf nie zawsze wykazywał się obiektywizmem. Zawsze siadałem za stolem i czekałem, co mnie zaskoczy i zachwyci, ale byli tacy, którzy pytali wcześniej, kto ma być najlepszy, pisał Pirunk, wskazując w komentarzu bezpośrednio na Egurrolę. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Nazwisko Agustina pojawia się również w zagranicznych publikacjach. Serwis Eurowizja.org zauważył, że o kontrowersjach wokół polskich preselekcji głośno jest nie tylko w polskich mediach, bo cała afera wypłynęła już poza granice naszego kraju. Portal RTL News napisał, ze sporo emocji wywolała obecność Agustina Eguroli w jury. W publikacji zwraca się uwagę na to, że jego tancerze już wcześniej współpracowali z Blanka. Jak podaje Eurowizja.org, do podobnych wniosków miał dojść również holenderski AD. Sprawa zainteresował się także Hetlaat Stenio w Slandri, który zauważył z kolei, że nieujawnienie indywidualnych głosów jurorów sprawia, że wątpliwości związane z wylonieniem kandydata na Eurowizję tylko rosną. O polskich preselekcjach napisał również hiszpańskojęzyczny Los Replicantes i litewski Delphi, który to napisał nawet o prawdziwym skandalu. Większość z portali zwróciła uwagę na to, że wiadomość o zwycięstwie Blanki pojawiła się w sieci jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, co TVP tłumaczyło zawirowaniami technicznymi. Polskimi preselekcjami zainteresował się również izraelski nadawca Kan, a w tekście pojawiły się nawet zarzuty dotyczące korupcji. I tym razem wspomniano o kontrowersjach związanych z przedwczesną publikacją nazwiska zwycięzcy. Minął tydzień od wyboru reprezentantki Polski na konkurs piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Jednak w kontraście do napięcia i ekscytacji, które towarzysza dnią przed konkursem, w Polsce wiatry dalej są burzowe. Powód? W ostatnich kilku dniach narastają w kraju głosy o podejrzeniu korupcji w procesie wyboru reprezentanta, cytuje Kan serwis Eurowizja.org. A wy co o tym wszystkim myślicie?